Siemaneczko! Witajcie na naszym kanale. Ja jestem Lena, a tu mamusia. Tak, a ja jestem Amanda. Jeżeli jesteś nowy, to koniec zostaw subskrypcję, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zachęcamy do dawania łapek w górę, tak jak Lena. Zapraszamy również na mojego Instagrama i na mojego TikToka. I co? I nie przedłużając, zabieramy Was. Tak, i jak widzicie po tytule, dzisiaj nagrywamy znowu Koło Fortuny, to będzie druga część, ale prosiliście mnie na Instagramie, trzecia, bo kiedyś też to nagrywaliśmy. Trzecia, ale to... No dobra, trzecia. Bo kiedyś też to nagrywaliśmy. Ale bardzo dawno temu. Więc to jest trzecia część, poprosiliście mnie o to na Instagramie. A wyszkaliśmy na Dąbrowę. Więc teraz wylosujemy sobie kolor, jaki będziemy mieć przez cały dzień. Losujemy ten sam kolor we dwie? Tak, ale najpierw uciekamy. Lena ucieka. Tym razem będziemy mieli jeden kolor we dwie, ułatwi mi to na pewno robienie obiadu. Dobra, Lena teraz kręci kołem i to będzie nasz wspólny kolor. Ja wiem, co to było w twoim. Ty już widać ściele! Czerwony? Czerwony, o masakra. Dajcie piątkę. O masakra, czerwony kolor może być ciężkim kolorem? Nie. Tak. Truskawka, arbuz. A obiad? O, obiad, to mnie truskawka. No, może być ciężkim kolorem. Nie. Ale no, my się sobie poradzimy, no nic. My w takim razie zmykamy do Lidla szukać czerwonych rzeczy do jedzenia. Ty co? Ja tam znajdę. No, Lena już ma owocki. No, a ja... Słodycze na myśli. Słodycze na myśli? Dobra, widzimy się w Lidlu, pa? Tema, jaki plan działania? Ej, co słodycze? No nie jedno. Pomyśl o jedzeniu normalnym. Mama jest głodna. Dobra, Lena się zajmie słodyczami, ja żarciem normalnym, żebyśmy nie umarły. Mam truskawki. Lena, mam truskawki. Albo za mamy z tobą. Dokładnie tak. Myślałam, jakim spaghetti, ale nie ma makaronu czerwonego chyba, no nie? I jest makaron czerwony. Będziemy mieli spaghetti na obiad bez mięsa i bez sera. Ej, mięso też jest czerwone, ale potem robi się takie nieczerwone, więc nie wiem. No uważaj. A ja mam sok czerwony. Ja wybrałam. Lena znalazła. Super. No ja nie wiem, co to chcesz zjeść na śniadanie. Nie wiem, czy takie nie trudno. Mam zjeść makaron z sosem pomidorowym chyba. Ale bez sera, bez mięsa. Bez mięsa mnie przeraża ta myśl. Co to jest? Żylki jakieś? Wege. Ja wzięłam dwa kisle czerwone. Mam skitelsy i mam się i bierzemy sobie coś czerwonego. Ja i tak tą czekoladę z to wyjmuję. Nabiszko, przecież nie możesz zjeść. Tylko galaretkę samą. No. Idziemy dalej szukać. Mama się bawi, a ja sobie siedzę. Mama ma zabawkę. Bardzo. Mama ma sobie pik, pik, pik. Dobra, my wracamy i pokażemy Wam w domu, co kupiliśmy. Mama, powiedz coś o naszym życiu. Coś o naszym życiu. Sytuacja z dzisiaj, moja przyjaciółka pisze do mnie. Ej, co mam zrobić na obiad, bo nie mam pomysłu, a ja mówię, ja nie wiem, co będę robić na obiad, bo nie wiem, jaki kolor mi się wylosuje, więc ja będę miała makaron po prostu. Ja będę miała słodycze. Słodycze, ja Ci dam. Z dwojga złego dobrze, że dorwaliśmy makaron, bo nie wiem, co bym jadł przez cały dzień. Pomidory, słuchaj. Ja bym straszyła Lena, a ona ma tu krzywe ubrania jak ja. Tutaj i powtarza po mnie. Jak ja byłam mała, już tak patrzyłam w lustro i tak myślałam, że to lustro... O nie, bo zaraz zjedziemy. O nie, zjechaliśmy na dół, bo ktoś zawał windę. Byłam mała, bo to chyba nie dokończyłam.
Tu ja zawsze myślałam, że to odbicie jakoś inaczej się poruszy. No, ale nigdy się nie poruszyło inaczej, to chyba dobrze. Więc zatem pokażemy, co kupiliśmy. Kupiliśmy taki sok, on jest ciężki taki. Czerwony będzie zalicza. No, pomidory to są. Kupiłam w całości przecier. I mama kupiłaś. Ja zrobię teraz śniadanko nam, tak? I zjemy sobie. Dobra, ja się muszę rozebrać, bo siedzę w kurtce. Tak się prezentuje nasze śniadanko. Niestety arbuz nam się popsuł. Myśleliśmy, że mam arbuz w lodówce, a niestety się popsuł. I chyba wolałam nie ryzykować. No więc no, śniadanko prezentuje się pięknie. To co, zdróweczko? Próba soczku. Ohydny. No, ale mamy truskaweczki. Truskaweczki są słodkie? Nie są słodkie. Bez cukru. Cukier jest biały. Przypał. Dobra, to co? Smacznego. Chodźcie stuknąć z truskawką. Nie, nie dam. No tak, pik zrobimy. Nie? No nie. Z moją kieliskiem. Myjemy śniadanko. No, jak zjemy śniadanie, to się zabiorę za obiad, bo będziemy głodne bardzo. No, ale no i tak śpi długo, więc dalej długo obiad trzeba robić. I potem na kolację... Tu masz wszystkie truskawki. No. I potem na kolację chyba będziemy po prostu jedli obiad. I może jakieś słodyczki. Obieda. Nie wiem. Kolację. Zobaczymy. Ja już zjadłam. Lena je, ja piję ten soczek, chociaż nie jest za najlepszy. Dobra, ja ogólnie gotuję wodę sobie na makaron, a tutaj wodę, dlatego jest głośno, na galaretkę, bo mamy. I zrobimy sobie, może zjemy coś jeszcze pod wieczór, myślę. No. I mój plan jest taki, że po prostu miałam makaron z pomidorami, z papryką ostrą i słodką. Obiad wyśmienity, po prostu z wyższej półki. Chyba nie będzie nic nowego, jak powiem, że w mojej kuchni napotkałam problem, bo mój makaron po ugotowaniu stracił kolor i niestety, ale jest... Makaron? No stracił kolor i widzicie... no średnio czerwony jest. I, ale powiem wam, że on jest niedobry. Mam nadzieję, że pomidory uratują. Dodałam papryki, dużo papryki dodałam. I dodam jeszcze więcej. Znalazłam jeszcze resztkę papryki wędzonej, więc dodałam to, co miałam. No zobaczymy, pachnie okej. Ale boję się tego próbować. Jedzonko na talerzu prezentuje się. Tak, ja sobie dopiję, doleję soczku. Mi nie smakuje soczek. Nie? A tobie? Mi smakuje. Znaczy, na początku taki ten, niefajny smak, ale potem już jakby, jak się to pije dłużej, to da się przyzwyczaić. Dobra, ja sobie spróbowałam, no i jakaś średniawa, bez smaku. I to makaron. Mm. Jak oceniasz? Jeden na 10. Ej, to jest tak ohydne, że będziemy dzisiaj głodni, bo ja to zjem, ale już więcej tego nie zjem. Pojedzone, oczywiście nie zjedliśmy tego całego, ponieważ jest to niedobre. Idziemy właśnie z
świni ze śmieciami, ale wypiłam całą butelkę już tego picia. No, idziemy sobie ją puścić. Lena idzie puścić na plac zabaw. No, Lena idzie na plac zabaw. I co? I potem na kolację zjemy galaretki. Co, Fini? Co? Fini sobie... O, dobra. A tam Lena się huśta na huśtawce, ale jej nie widać. Tutaj czerwone rzeczy dajemy, a tutaj nie czerwone, żeby było na jutro nie czerwone. Bardzo pyszne. Ja zrobiłam hot na memsy. Ej, a może my idziemy memsy, jak one w środku są brązowe? To się liczy. No, Lena sobie gra w drugim pokoju, zrobiła lekcję. Nie wiem, ile miałam cików nagrywane. I sobie podjada. Gadasz z kim? Z kim gadasz? Co? Ale mi się rozchyło. To jedz dalej, smacznego. Thanks. Królik sobie nasz tutaj. Kicka, siema, przywitaj się z widzami. Hello. No, do zobaczenia później, jeszcze tak. Tak więc ten filmik już dobiega końca. Już mamy noc, mamy ciemniutko za oknem. I trzeba iść spać, musimy być wyspane na jutro. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek, to koniecznie zasubskrybuj.